Wprowadzenie w Bolesławcu w 2018 roku bezpłatnej komunikacji miejskiej przyniosło wielu mieszkańcom nowe możliwości w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu dzięki temu z tych wszystkich ofert kulturalnych i sportowych, które wymagały od nich przemieszczania się po mieście. Ale to był tylko jeden z celów rezygnacji z pobierania opłat za bilety przez MZK. Trzeba widzieć to w kontekście niskiej emisji, walki z zanieczyszczeniem. Kolejny etap będzie na najbliższej sesji, czyli będzie wprowadzania płatnej strefy parkowania, co powinno jeszcze w większym stopniu spowodować zainteresowanie przejazdami, komunikacją miejską, bo tak to się zdarza we wszystkich miastach, które coś takiego robią. Kolejny efekt obniżenia niskiej emisji w mieście, powodowanej przez spaliny samochodowe, dadzą dwa nowe autobusy MZK, które pojawią się w Bolesławcu w przyszłym roku. Ale i te obecne, których 13 zakupiono przed 2 laty, spełniają wysokie wymogi pod tym względem. Takie autobusy, które jeżdżą, niedawno dostarczone, czyli te autobusy 10-metrowe, są bardzo ekologiczne. Nie ma wyższej normy czystości spalin obowiązującej w Europie i też jakby technologia doszła do ściany. Chyba już nic nie można z diesla więcej wyciągnąć czy oszczędzić nawet. Ale jeden piec, który jest w niewielkim standardowym mieszkaniu, dziennie emituje więcej zanieczyszczeń niż 40 takich autobusów jeżdżących przez całą dobę. Zupełnie inna półka pod względem ekologii dotyczy oczekiwanych autobusów elektrycznych. Poza tym, że są zeroemisyjne, to potrzebują 30-40% tej energii do poruszania się, której potrzebują pojazdy dieslowskie. I to nie wszystkie pożytki. Okazuje się bowiem, że ciekawie można zagospodarować zużyte baterie napędowe, niekoniecznie poddając je recyklingowi. Nie należy wyrzucać i niekoniecznie trzeba recyklować, dlatego że to jest bardzo dobry magazyn energii. Mamy już klientów, którzy budując zajezdnie, zbudowali pomieszczenia, w których będą przechowywali te baterie i korzystali chociażby z różnicy pomiędzy taryfami prądowymi, czyli w nocy ładowali te baterie, które już będą zdemontowane z autobusów, a one mają pojemność 160 kWh, to wcale nie mało, niebagatelną pojemność. Będą je ładowali tańszym prądem, a w dzień wtedy, kiedy trzeba doładować baterię autobusu, a taryfa jest wyższa, to będą wykorzystywali chociażby to. Jedno z miast polskich te baterie zamierza wykorzystywać do tego, żeby czerpać prąd, ładować je nocą, a w ciągu dnia zasilać biurowiec. Początek przyszłego roku będzie więc momentem, gdy zadziałają dwa kolejne czynniki, które mają zmniejszyć niską emisję w mieście. To dwa autobusy elektryczne i rozpoczęcie funkcjonowania płatnych stref parkowania.